zawsze wierzyłam, że jest możliwe inne życie. Wtedy, gdy wstawałam rano do pracy i jechałam godzinę w korkach. Wtedy, kiedy czułam, że nie mam serca do tego, co robię i to nie moja bajka. I wtedy, kiedy w świecie korporacji czułam się za wrażliwa, za delikatna i za szczera. Wierzyłam, że mam coś ważnego do powiedzenia światu. Marzyłam o pisaniu książek i mądrych, głębokich, bliskich rozmowach o tym, co najważniejsze. Marzyłam o tym, aby świat był bezpiecznym miejscem, gdzie mogę być po prostu sobą. I wierzyłam, że to jest możliwe. Przez wiele lat szukałam swojej ścieżki. Nie było łatwo. Wiele cierpiałam. Mierzyłam się z własną niepewnością, wątpliwościami i lękiem. Może tak jak ty. Wiele razy zadawałam sobie pytanie, czy ja nie mogę być normalna i żyć tak jak inni. Nie mogłam. Nie potrafiłam siebie zmusić do życia w strefie komfortu i złotej klatce. To nie było życie, które chciałabym przeżyć. Może to znasz. Doszłam do kompletnej ściany. Było mi tak źle, że czułam, że nie mam już niczego do stracenia. Zrozumiałam, że albo coś zmienię, albo po co to wszystko? Że co to za życie, w którym nie ma radości, wolności i szczęścia. I wtedy usiadłam ze sobą i rozpisałam wszystkie ważne sfery mojego życia. Jak jest teraz i jak chcę, żeby było. Odważnie i bezkompromisowo. Przyznałam się przed sobą, czego dokładnie chcę. Większość z tych rzeczy wydawała się nierealna, ale nie przejmowałam się tym. Bo nie musisz od razu wiedzieć, jak dojść do tego, za czym tęsknisz, ale ważne, żebyś wiedziała, dokąd chcesz dojść. Więc zapisałam. Zakochać się prawdziwie i totalnie. Ruszyć w świat. Pisać książki. Prowadzić głębokie, transformujące życie programy dla kobiet. Mieszkać w pięknym miejscu w naturze, nad morzem. Pracować z radością tam, gdzie chcę. Mieć pieniądze na bogate, dobre życie. Spojrzałam na tę listę marzeń, a potem stanęłam przed lustrem i obiecałam sobie. Pozwalam sobie na to wszystko. Pozwalam sobie żyć tak, jak naprawdę chcę. Jeśli umrę, trudno. Przynajmniej przez jakiś czas będę żyła. W momencie, kiedy weszłam na swoją ścieżkę, życie zaczęło mnie wspierać. Wydarzyły się cuda. Tak dzieje się zawsze, kiedy przestajemy zaprzeczać swojej prawdzie i odważamy się zaufać temu, za czym naprawdę tęsknimy. Dlatego jeśli dosłuchałaś do tego momentu, nie zmarnuj tej okazji. Weź kartkę i zapisz, czego naprawdę chcesz. Nie to, co wydaje ci się realne i osiągalne, ale to, czego pragniesz tam, na dnie serca, w najgłębszej głębi swojej duszy. Twoje największe, najskrytsze marzenia. A potem stań przed lustrem i obiecaj sobie, że pomimo lęku, niepewności i wątpliwości będziesz ufała prawdzie swojego serca i szła odważnie dokładnie tam, gdzie naprawdę chcesz się znaleźć. Zrobisz to dla siebie, kochana? Zapraszam Cię ciepło na patigark.pl.